とこちらでということで、みんなにお会いのために6月29日朝着きまして、その日の午後に日大で説明を29日delegacja polskich filmowców przybywa do Japonii. Ta tradycja wywodzi się ze szkoły filmowej w Łodzi i ma ponad 60 lat tradycji. Wybitni polscy filmowcy, przytoczeni tutaj Wajda Kawalerowicz, a także Polański, Zanussi, Skolimowski, wszyscy oni są absolwentami tej uczelni. I chciałem profesorowi Sato przekazać takie najnowsze dokonania studentów. Tutaj chciałbym tylko króciutko informacyjnie przedstawić ten projekt. Andrzej Wajda-san to その頃からの Byłem w Polsce 4-5 razy. Po raz pierwszy byłem w Polsce może 40 albo 30 razy. Ten projekt on jest taką jakby platformą, która buduje różne porozumienia. To wczoraj nam profesor Ciba powiedział, że w momencie, kiedy szukał dla nas partnerów po stronie japońskiej, to stwierdził, że jest 12 szkół filmowych w samym Tokio. Dzięki tym kontaktom to oni zaczęli się spotykać. Profesor Ciba, profesor Horikoshi, profesor Miyazawa. Nagle wpadli, że skoro się spotykają tutaj w Tokio, to może dobrze byłoby zrobić takie stowarzyszenie szkół filmowych. Tak jakby dzięki naszej inicjatywie w Japonii powstało i teraz Stowarzyszenia Szkół Filmowych w Tokio. Otwierając prezydencję Jana Marii Tokio. Otwierając prezydencję Jana Marii Tokio. Dzisiaj mamy... Tak, 9 sierpnia. Tak, chyba mamy rocznicę wybuchu bomby atomowej w Nagasaki. Jak będziemy robić w plenerze, gdzie jest dużo światła, to od razu przestawiamy shuttle priority i ustawimy tam... Kochani, to samo tu. Trójka? Jedynka. Santo ichi jatte mite kudasai. Jest to olejowe tłumienie ruchu w poziomie i w pionie. Zasadniczo najlepiej jest pracować na samych trójkach. Bo wtedy ruch jest najdoskonalszy. Wtedy redukujemy na jedynki. A zero jest w ogóle... O. Ale trójka jest tym naszym podstawowym numerkiem, który powoduje, że ten ruch kamery jest piękny, jak w balecie. Ustawcie sobie. W tej chwili jesteśmy w momencie przeszkolenia technicznego, mamy małą przerwę, gdzie pan Jacek przedstawił, jeden z tutorów przedstawił, jak funkcjonuje kamera, a obecnie studenci mają 20 minut na zapoznanie się osobiście z tym sprzętem. Pan Kuyama jest to też jeden z nielicznych momentów, kiedy fantastyczny nasz pan tłumacz i koordynator, pan Koichi Kuyama, ma chwilę oddechu, ponieważ od samego rana do samego wieczora no, doskonale nas wspiera cudownymi tłumaczeniami, bo bez pomocy pana Kuyamy Jakie projekty są najciekawsze, tak? Przygotowane przez studenta? Tematy bardzo osobiste, dotyczące swego życia, czy życia rodziny. Ma to jako ningenno shinri ni kakawaru yona, aliwa 非常に特徴的な人物をこう紹介しているような、あまりこうステレオタイプ的でないような、まあそういうテーマですね。テマティ które dotyczą wnętrza człowieka, czy takie tematy, które prezentują bardzo ciekawych bohaterów, ciekawych ludzi. To, co nie jest stereotypowe i pocztówkowe. Thank you.
Mi nie pyta taki nikt, Jurduchu. Mi nie zrozum. Mi no to bo sobie pyta. Jo, ho, ho, jo, ho, ty no szkali wejki. Wtedy kiosiła, nie? Dan, dan, nie, no. Ja, jo, ja, 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 ハイ、白くなる。あ、白くなるんだ。光がいっぱい入ってる。あれ、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 あ